Dzisiaj jest drugi dzień konferencji, na której jestem jako przedstawiciel Izby Gospodarczej Blockchainowych Technologii. Cieszę się bardzo, bo dużo kontaktu, bardzo dużo pozytywnych odczuć. Wczoraj miałem bardzo fajną możliwość wysłuchania konferencji jednego z podmiotów regulowanych PKO BP. I nawet zapraszałem ich później ze sceny, prowadząc swój panel do przystąpienia do Izby. Okazuje się, że mają kilkaset osób zafascynowanych blockchainem, co stwarza coraz fajniejsze podstawy do tego, żeby banki zaczęły się do nas przyłączać. 27 sierpnia została Izba zarejestrowana, 27 września odbyło się pierwsze walne. Przegłosowaliśmy tam regulaminy, mamy już członków zwyczajnych. Teraz czekamy, żeby zwiększała się liczba, żeby ludzie zaczęli się przyłączać do nas. No i mamy kilka celów, tak? Podstawą jest cel edukacyjny. Zarówno chcemy kooperować i uczyć administrację publiczną, żeby byli lepszym dla nas partnerem i żebyśmy tworzyli lepsze prawo wspólnie, ale chcemy też przekazywać wiedzę ludziom, takim zwykłym ludziom, zaczynając też od młodzieży, nawet bardzo młodej, bo dużo 16-17-latków interesuje się nowymi technologiami i generalnie bardzo pozytywnie patrzymy na przyszłość. Chcemy oczywiście rozmawiać o podatkach, chcemy rozmawiać o regulacjach podatkowych, które częściowo są nieadekwatne do innych działów jakby funkcjonujących w państwie. Chcemy, żeby było to unormowane i odzwierciedlało przestrzeń, w jakiej się znajduje blockchain i waluty cyfrowe. Czekamy na kontynuację rozmów z KNF-em i kontynuację rozmów z nowym panem ministrem cyfryzacji. Gdzieś mamy zalążki już tego i wszystko zaczyna wyglądać pozytywnie. Kolejne walne izby, na które zapraszam wszystkich, żeby przyszli i się zapisali, odbędzie się 8 listopada w Warszawie. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie igbint.pl. Dziękuję.